Siemaneczko, z tej Chrissy, oczywiście na początku tego odcinka 15. Oczywiście tym razem sobie gameplay będzie z Mandosa. No, muszę wam coś powiedzieć. Kupiłem kolejną broń. Oczywiście tym razem jest to stylowy szkwał jakiś Florenza. No, na krótki dystans, bardzo szybki. Zdecydowanie na pewno bardziej mi się przyda niż nóż. Także no, przejdźmy do gameplayu. Tak w ramach tylko jakby, no, ogłoszenia o... Siemaneczku, tutaj Chrissy, oczywiście to jest... Znaczy witam was oczywiście w gameplayu. Bo chcę po prostu wypróbować ten pistolet, który dzisiaj sobie kupiłem. No, no nawet z porządku ma design, tylko po prostu ta... No... Pistolety po prostu niemieckie mi się do końca nie podobają, jeżeli chodzi o styl wykonania ich. Ale to już pozostawiam twórcom tej gry, czemu takie bronie stworzyli, a nie inne, więc no, mniejsza większa. Oczywiście, no witam was w 15 odcinku. Holy shit. Koleś jest, dobra, szybko niewidzialność, jest super. Ale tu mam nadzieję, że... O nie, tutaj jest jedna jeszcze jakaś... Posłupka, to nie mówcie, że to jest gunner. I jest to gunner, oczywiście. Dwóch nawet. Super. Ja się bardzo cieszę z tego powodu. Definitywnie po prostu skaczę z radości. Wy tego nie widzicie oczywiście, bo nie mam kamerki włączonej. Tu ładnie, o. No. O! Ocieluju. O, tego to ja chcę jak najbardziej unikać, bo... Nie chcę się za bardzo z czołgami bić. To było trochę bez sensu. Ja po prostu mam chyba szczęście do tej wyspy łakę, nie? Co drugi gameplay to praktycznie na niej jest, no. Dobra, ostrzegnę. Coś takiego. Moich tych wszystkich tam kolegów drużyny, że... Nadciąga śmigłowiec. A ten nasz, no to chyba jakiś nieogar. No ale to nic, no trzeba mu wybaczyć. Jak widzę, tu trochę Polaków też jest, także... No nie jest najgorzej, no nie jest najgorzej, powiem wam szczerze, że trochę nam pomógł właściwie ten tutaj obok nas pan. Dał nam trochę tarczy i w ogóle. Przez co mogliśmy... Kurde, no... No, chciałem go po prostu zabić. No nie wyszło do końca jak chciałem. No Facebook, no dzięki, ferie mam, możesz mi pisać, nie? No ho ho. I takie rzeczy, ho ho ho. A to nie święta, przepraszam bardzo. Kurde, co to było? Aha, czołg, to nasz, no co nasz może mnie bić. Nie mam przeciwwskazań. Ocieluju, ale ich tam trochę jest. No to trochę się bawimy w snajpera. Znaczy nie będziemy się bawić, bo już jesteśmy nim. Dobra, zabiliśmy go. Super. No już mam, dobra, 7 naboi, super. No, nie zabiliśmy go. Kurde, odsuń się, człowieku. No kurde, nie pisz na Facebooku. Dobra, nie będę reagował następnym razem. Przepraszam was za to. Kurde, naprawdę powinien przed nagrywaniem wyłączać wszystko, bo nagle wszystkim się przypomina, żeby do mnie napisać, jak... Nagrywam. Więc no, wybaczcie mi. No kurde znowu. Holy shit. Bym przerwał, ale... Tu jest... Za dużo ich, za dużo. Super, super. Naprawdę super mi się gra. Na tej mapce. No myślę, że dzisiaj jeden tylko zrobimy sobie... No... Jeden, kurde. Brakuje mi słów. Jeden po prostu gameplay. Jedną rundkę sobie zrobimy. Nie będziemy jakoś dzisiaj szaleni. Ostatnio były dwa gameplaye. Dobra, asystę dostaliśmy, super. Chociaż coś. Także pomogliśmy mu. Dobra. No powiem wam, że jak, jeżeli na mnie się nie skupiają, to dla mnie jest lepiej, bo wtedy ja jestem jednak tym Mandosem i powinien być taki bardziej ukryty. No stary! Holy shit, przejechał mi przed gębą. Och, ten skill... Ach,
Ostatni nabój, no masakra. Koleś tu nie umie tym helikopterem najwidoczniej sobie latać. Tu koleś jest. Więc go so... O! No nie mówcie... No zabiłem go, dobrze, super, super. Możemy się skryć. No już dzisiaj chyba trzeci headshot. W dzisiejszym odcinku. No i jest, koniec. Nie, nie mogę tak zostawić was. Oczywiście bez drugiej rundki. Haha, macie niespodziankę, proszę bardzo. Głos bez szumów. Wszystko na swoim miejscu, yeah. Także pokombinowałem trochę w opcjach, żeby po prostu wyciszyć szumy. I wydaje mi się, że jest 5 gwiazdek mam. Holy shit. To się nagrało, to się nagrało. Czyli co, czyli co, czyli co? Dostanę złoto? Mam nadzieję, bo kurde, chciałbym te konto premium. Wtedy bym sobie coś kupił na mojego gunnera. Chociaż tutaj też bym jakieś ciuchy sobie kupił. Ale napiszcie mi zresztą w komentarzach, o co chodzi z tymi gwiazdkami. Czy gwiazdki wpływają na to, jaki dostajemy na końcu nagrodę? Znaczy, jaką dostajemy na końcu nagrodę? Piszcie mi po prostu w komentarzach, wtedy ja sobie to obejrzę, wszystko ładnie, będzie pięknie. I teraz, przepraszam was, ale muszę na chwilę taki magiczny guziczek nacisnąć. No i jesteśmy z powrotem po krótkiej przerwie. Oczywiście, no, musiałem to jakby wyłączyć, bo nie chciałbym, żeby mi się w czasie na przykład tego, co bym mówił, żeby mi się po prostu wyłączyło nagrywanie. Więc no, jesteśmy bardzo dobrzy. No pierwsze uderzenie należy do kogo? Do ich drużyny, tak chyba? Chyba, nie, do naszej. Przepraszam, nie na tą statystykę patrzyłem. Mój błąd. O, koleś tu dzisiaj ma... No, dzisiaj. Koleś tu sobie kupił chyba ciuchy na przecenie dzisiejszej. Bo są dzisiaj tam jakieś maga czy coś takiego. O, to chyba tam poobijamy. Dobra, to już trzeba będzie się zwijać. Lecimy sobie tam przejąć drugą rakietę, bo no, wydaje mi się, że mamy szansę jakieś tam, żeby wygrać. Zwłaszcza tą rundkę, holy shit, tu jest... tutaj jest soldier. Dobra. Tutaj ładnie, szybko, niewidkę sobie zrobimy. Pyk, zaznaczony. No nie uciekaj mi. Kurde, uciek, no masakra. Trochę nieśmiały facet jest, mi się wydaje. Dobra, tu sobie ładnie rzucimy pułapeczkę. Mam nadzieję, że w nią wejdzie. No nie do końca chyba wejdzie w nią. W porządku. Tam kurde kolesie w czołgu siedzą. To korzystając z okazji może byśmy tak... Kurde no, zasrane lagi. Akurat musiały teraz się pojawić. Dobra, bierzemy sobie pistoleta. O, ja pierdzielę, naprawdę ten pistolet powinien po 50 zadawać, żeby cokolwiek znaczył naprawdę w walce w zwarciu. Ale jeżeli bym miał takie dwa, to może byśmy coś z tego wyciągnęli. Bo jest jeszcze jeden do kupienia za VP-ki, także no trzeba poważnie pomyśleć nad ich zakupem. Sobie pójdziemy może tutaj na tą wieżę, bo wydaje mi się, że to jest super opcja. Bo nie mamy żadnego tu konkurenta z tamtej drużyny. Sobie leciutko przykampimy i będzie ok. No i iść na górę. No nie mówcie, że mnie wywalą. No super. Za duży ping. Holy shit. No i tak. Zostałem wyrzucony z serwera, także nie dogramy sobie tej drugiej rundki. Ale jeżeli ci się podobało, no to daj lajka i czekaj oczywiście na drugi, następny odcinek, następny gameplay. Lub też ferie z Battlefield Heroes. To jeszcze zależy od was, co oczywiście będziecie chcieli. Także no ja się z wami już żegnam. Do następnego. Na razie, cześć i czołem. Siemaneczko, jak widzieliście przed chwilą, oczywiście bitwa została zakończona. I oczywiście wygraliśmy. Z tego, co się nie naczynało, z tego, co dostałem. Dostałem brązową nagrodę, także dostałem tylko jeden klucz i medal i kilka tam VP-ków, chyba 500 czy coś takiego. No mniejsza. W każdym razie pomoże nam to w naszej jakby do przygodzie. Dobra, no to otwieramy tą skrzynię bez przesady. To będzie jako bonus tam w 15 odcinku. Oby coś fajnego, oby coś do ubrania. No i proszę bardzo, kurtka zimowa mroza. Aż zaraz ją sobie ubierzemy. Bardzo fajna, bardzo fajna. No.
A, pewnie zastanawiacie się, co to jest za szalik. Może ci wiesz, albo nie. Te funcje, co tutaj mam. Kurde, patrzę. Dobra, jest przecena, nie? 400 tam chyba było funców chyba za jakąś tam skrzynię z jakimś zrzutem czy coś takiego, nie? Tak klikam i nagle kup, nie? I takie oczy zrobiłem. Kurde, nie, ja to kupiłem. Masakra, nie? I później ja tak na to patrzę. No dobra, jak już mam ten szalik, to tam nie będę się jakoś, wiecie, wkurzał, nie? No i zostało tak jak jest. No więc jak widzicie, już mamy jakieś tam porządne ubranko. No więc to było jako bonus. Ja się z wami już żegnam po raz drugi w tym odcinku. Na razie, cześć i czołem. Do następnego.